W niedzielę 4 grudnia w Barbórkę górnicy z naszego regionu tradycyjnie złożyli kwiaty przed tablicą oraz pomnikiem upamiętniającym KWK Morcinek w Kaczycach. Z kolei w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w intencji górników i ich rodzin została odprawiona msza święta. Kopalnia do eksploatacji została oddana w 1986 roku. Na Barbórkę takie były zawsze tradycje, kopalnie były oddawane w dniu święta naszego górników. No cóż, eksploatację prowadziliśmy prawie 10 lat z różnymi efektami. Po 10 latach niestety z przyczyn przede wszystkim związanych ze strategią ogólnie rzecz biorąc dotyczącą górnictwa rozpoczął się proces restrukturyzacji górnictwa, który polegał na między innymi likwidacji kopalń. Tutaj akurat kopalnia Morcinek, jaka jedna z pierwszych, stała się, powiedziałbym kolokwialnie, taką ofiarą tej restrukturyzacji. No cóż, ona, konieczna to ona jest. Natomiast jeżeli chodzi o pracę na kopalni, była to kopalnia bardzo trudna, jeżeli chodzi o warunki przede wszystkim klimatyczne, czyli chodzi o temperaturę. Temperaturę na dole kopalni, gdzie mieliśmy bardzo duże problemy związane z utrzymaniem się w rygorach przepisów dotyczących komfortu klimatycznego pracy na dole. Była to kopalnia jedna z pierwszych, która zastosowała na dole urządzenia klimatyzacyjne. I tutaj w zasadzie klimatyzację grupową myśmy bodajże, jeżeli chodzi o polskie górnictwo, zastosowali jedni z pierwszych. Jeżeli chodzi o węgiel, to warunki górniczo-geologiczne były bardzo trudne. Pokłady eksploatowaliśmy o dużej miąższości, nawet do 4,2 metra. Wysokiej jakości węgiel, niestety jeżeli chodzi o wydobycie, to ono kształtowało się na takim poziomie, według oceny powiedzmy naszych nadrzędnych jednostek, które nie dawało w tych czasach efektu ekonomicznego. Po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie bardzo się opłacało. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, to przez tych 10 lat wykształtowaliśmy prawie 10 brygad ścianowych, które już sobie dawały rady z tymi warunkami. Byliśmy w takim miejscu naszej pracy, gdzie uważaliśmy, że istnieje już taka stabilizacja tego wydobycia na poziomie gdzieś tych, powiedzmy 6 tysięcy ton na dobę, tyle mniej więcej można było średnio wydobyć. No i cóż, stało się, co się stało. Stojąc tu przed tym pomnikiem, przede wszystkim myślimy o tych ludziach, którzy tu w czasie budowy tej kopalni i prowadzenia eksploatacji stracili życie. No i cóż, mimo że tu pracowałem 18 lat, to muszę powiedzieć, że niewiele z tych budynków zostało, oprócz chaszczy i zagospodarowanego dworca osobowego, to niewiele można tutaj zobaczyć. Dlatego myślę, że historia kopalni skończyła się w roku właściwie 1999, bo formalnie żeśmy wcześniej skończyli wydobycie, ale jeszcze procesy likwidacyjne dołu trwały prawie rok. W międzyczasie nastąpił też wybuch podziemny, także prowadziliśmy tu akcje pożarowe. No i cóż, historia kopalni jako kopalni Morcinek jest zakończona, natomiast jeszcze żyją ludzie, którzy na tej kopalni pracują, którzy się tutaj spotykają przy tym pomniku. Wiadomo, ta historia też niebawem się skończy. I cóż nam zostanie? Otóż zostanie nam tutaj ten pomnik, który jest wykonany z elementów obudowy chodnikowej, mocnej, powiedzmy, stalowej obudowy. No i myślę, że on przetrwa i jeszcze dłużej i będzie takim symbolem tego, że tu kiedyś była kopalnia, bo jak już powiedziałem wcześniej, niewiele z niej zostało, z tych obiektów naziemnych, nie mówiąc o strukturze podziemnej. Ja z tego miejsca chciałbym też podziękować przede wszystkim mieszkańcom Kaczyc i tu okolic, którzy podjęli tą inicjatywę i wykonali ten pomnik.
myślę, że także tutaj pomocą służył Urząd Gminy w Zebrzydowicach, który się na pewno też dołączył. Ja tu z nazwisk nie będę wymieniał tych, którzy w tym tutaj, w tej przedsięwzięciu uczestniczyli, żeby kogoś nie pominąć. Natomiast jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować, to była taka oddolna inicjatywa, którzy to, mówiąc kolokwialnie, wymyślili i wykonali. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i z okazji dzisiejszej barwórki życzę wszystkim dużo zdrowia. No i obyśmy jeszcze jak najdłużej mogli tutaj się spotykać i świętować to nasze święto. Dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.